jest taki film, który odbierać można bardzo emocjonalnie, że to jest taki film, w którym aż kipi od emocji tych młodych ludzi, od chęci jakby pokazania swojego świata i ułożenia go w taki sposób, jak oni by chcieli, albo przynajmniej podjęcia się, próby jakby stawienia jakby lepiej wyszkolonemu, lepiej uzbrojonemu przeciwnikowi po to, żeby bronić swojego kolegi, żeby go uratować, tak? Żeby uratować kogoś, na kim im zależy. W imię przyjaźni, w imię tego, że razem pewne rzeczy przeżyli. To jest fantastyczne i to jest fajne przesłanie, które z tego filmu płynie, mam wrażenie. Ci młodzi mają taki dar emocji w sobie, że porywają ze sobą. To jest bardzo ważny film dla nas wszystkich. RTS-y? Katują Rudego, to musi być dzisiaj. Panu Glińskiemu należą się brawa, podziękowania i trzymanie kciuków za dystrybucję i za to, aby to najmłodsze pokolenie, do którego ten film jest przede wszystkim adresowany, dobrze ten film przyjął. Wydaje mi się, że tak będzie. Chcecie sobie powstrzelać? O ciebie się boję. I co? Podziwiam młodych ludzi, którzy wspaniale tutaj zagrali, którzy wspaniale zostali obsadzeni, którzy dodali temu filmowi, który jest fantastyczny, świetny i w ogóle na czasie. I bardzo się cieszę, że została zekranizowana, ta książka została zekranizowana, ale ci młodzi ludzie, którzy mają taką wspaniałą energię, taką młodzieńczość, taką pasję, ale widać w nich dojrzałość też pewną i niesamowitą wrażliwość. Takie zagrali postacie. Ja jestem bardzo mile zaskoczona i życzę im, żeby na tej scenie Teatru Narodowego nie tylko byli na ekranie, ale może nawet kiedyś zagrali, bo rzeczywiście warci są tego. Zrobiliście wspaniały, mądry, wzruszający film. Nie słuchajcie tych, którzy was krytykują, bo krytykują was niesłusznie. Bardzo dobrze, że taki film powstał w Polsce. Dzisiaj. Uważam, że to jest świetny film, znakomity po prostu. Pokazujący bez patosu zbytniego historię młodych ludzi, młodych chłopców, którzy postawieni w skrajnej sytuacji, ekstremalnej sytuacji życiowej, zachowali się bohatersko. Przy wszystkich ich szaleństwach, błędach, czasami nieodpowiedzialności, zachowali się bohatersko, byli wspaniali, ale jednocześnie bez rąbta racji narodowej, bez tego zadęcia, jakiego czasami dzisiaj doświadczamy. Oni byli po prostu normalni, wspaniali.